Ale widzowie, to wiecie, to za moich czasów to było... Halo? O, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie królika tego Benkarta. Tak. No i chciałem się dowiedzieć tak, po pierwsze, czy jeszcze ogłoszenie ma pan aktualne? Tak. No to proszę mi powiedzieć tak, no bo on na zdjęciu jest taki wielki, można powiedzieć nawet, że on jest nadwielki, tak? Fryta, 5 zł. Czemu nadwielki? Pozdrowionka dla Mateuszka Frytuszka. No bo, no nie wiem, no nadwielki w sensie, że... No nie, no byczy jest, ile on ma tam wagi? No, 7,5. No to jest wielki chyba, nie? Bo to jest... No nie. No to, ale dobra, a to jest data urodzenia, że się urodził niecały rok temu, nie? No tak. No to chyba jest wielki. On jeszcze powinien urosnąć jeszcze. Ale mimo wszystko No już nie, jest. proszę. Mimo wszystko już jest wielki. On jest duży, no ale jeszcze. One czasami 10 kilo mają. Dawid, 5 te, złotych. Typowo takie te Siemanko olbrzymy. I pozdrawiam. Także no. Dobra, bo widzę, że ta rozmowa zmierza do niczego. Posłuchaj mnie pan, chciałbym kupić tego królika, nie ze względu na hodowlę, no. Ani i tak dalej. Po prostu ja bym chciał tego królika zabić, tak? I powiem się... panu szczerze, no... No? Z mięsa z tego wiele nie będzie, o tak. Bo on ma duży łeb. Proszę pana, ja tutaj akurat się nie pytam w kontekście mięsa i tak dalej, po prostu... On ma pójść jakby na pokarm dla mojego zwierzęcia, tak? No dobrze. No w sensie, że my nie będziemy go zabijać, żeby go zjeść, tylko on będzie zabity jakby, no żeby nasz zwierzak go sobie zjadł, tak o, i żebyśmy nie musieli go karmić co miesiąc tam. No tak, chociaż... Żal mi go sprzedawać, żeby ktoś go skonsumował. No ale... Panu szczerze, no... No to nie będzie jakaś bolesna śmierć. No wiadomo, no wąż jak się oplecie, to dusi, gały wychodzą, kubka tyłem wylatuje, no wysra fekalia i nie czuje nawet śmierci, bo jest uduszony. Dostęp powietrza do mózgu, wąż się wślizguje, zaciska szpony i zżre go w całości, tak? To nie ma tak, że on go tam dręczy. Panie, no ja rozumiem. No. Ja też na mięso zabijam królitki, ale... Moim zdaniem mniej humanitarne jest właśnie na przykład młotkiem uderzyć takiego węża albo coś. Lepiej właśnie jak normalnie jakiś inny zwierzę go tam sobie upoluje i też będzie najedzony i szczęśliwy. No, teoretycznie tak. No właśnie. Czyli proszę powiedzieć, czy tak, czy nie, no bo już sam nie wiem. No nie, nie. Niech pan szuka dalej. A, czyli... No czyli nie? Jakby mi pan tego nie mówił, to chyba, bym go sprzedał i nawet nie wiedział, co się z nim dzieje. Taka jest prawda. No, no ale to jest dla mnie dziwne, no bo w sensie, skoro pan go i tak sprzedaje i tak, bo i tak jak ktoś od pana odkupi, to prawdopodobnie i tak go zeżre, tak? No teoretycznie tak. No to co za różnica, czy go zje człowiek, czy wąż? No pan, no, pan rację, no. No pan teraz się zakrztusił pod publiczkę, no serio niech pan powie, no. No nie, no wie pan, no on jest, pan pyta teraz za 200 zł, tak? No tak, no, tego z uszami. No, no to jest fajne do rozpłodu samiec, nie? O, tak proszę tak, pana, jak ja bym chciał... Jak ja bym chciał królika do rozpłodu, to ja sobie kupię królika rozpłodowego. Ja chcę takiego królika, jaki jest, nie za duży, nie za mały, że mój wąż go zeżre w całości i nic mu nie było, tak? No dobrze, rozumiem pana. No to... Dobra, no... No to tak, nie, czy nie? Nie, no proszę pana, no bo ja się... Nie sprzedam do panu i kończymy tą rozmowę, bo... No dobrze, no to nie sprzeda pan po prostu, tak? Nie, nie sprzedam do... No to dobra, no to proszę powiedzieć powód i tyle i nie gadamy więcej. No nie, nie chcę... Z jakiego powodu i tyle, no? Z ciekawości. Chcę to sprzedać, że po prostu, żeby to poszedł do rozpłodu i... No dobra, no to proszę mi jeszcze... Naprawdę. No to dobrze, to proszę mnie przeprosić na koniec i dzwonię dalej, no. Dobra, przepraszam pana. No. Niech pan szuka...
Niech pan szuka dalej, nie wiem. No Na dobra. pewno pan znajdzie, bo coś będzie Mistrz Ratoński, podkreślenie no, ruchaczy. no 4 dobra. złote 58 groszy. No Fabian dobra. poleca sobie, Przepraszam żeby jeszcze oddał raz. monitor złodziej. Dobra, no to dzięki. Tam trzymaj się. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Dobra, dalej widzowie. Mieszkajcie. Proszę. Dobry wieczór. Dzwonię z sprawy narożnika. Dobry wieczór. Tak, słucham. Jest jeszcze dostępny ten narożnik? Tak. No, jestem w szoku, że w ogóle pani wystawiła to za darmo. Widzę, że w naprawdę dobrym stanie. Wszystko tu wygląda jak nowe nawet, można powiedzieć, na tym zdjęciu, tak? No zawsze, no tak wygląda okej, tylko w tym jednym, jak tam na zdjęciu jest, tam jest takie, no, przetarcie już od A siedzenia, no. właśnie, proszę mi powiedzieć tak szczerze, no nie chcę być jakimś chamem czy coś, ale właśnie, bo to jest pani użytkowała to łóżko, czy to jest od kogoś? Nie, to jest u mnie użytkowane w mieszkaniu. Ja to A, użytkowałam. właśnie chodzi mi to właśnie, te przetarcie na łóżku, to jest wynikał jakby, no właśnie nie chcę być chamski, czy to właśnie wynika na przykład, że nie wiem, tam, że to właśnie jakiś w drogę wszedł seks, czy to właśnie, wie pani, o co chodzi, to po prostu tak spa... Nie, to jest przetarte tak z siedzenia. O, to jest na stronie męża, gdzie mąż siedzi, moja strona, Aha. ta druga jest idealna. Tu, gdzie mąż siedzi, to wytarte jest. No, bo wie pani o co chodzi, no, bo ja jestem taki człowiek pedantyczny, że wie pani, jak, no wie pani o co chodzi, takie sprawy dorosłe, że tam, no, no wie pani o co chodzi, tak, no nie będę mówił. Rozumiem. Nie, no to jest normalne przetarcie od siedzenia, bo on jest rozkładany, ale my tutaj tego nie rozkładamy, bo to mamy w dużym pokoju, No. a osobno jest sypialnia, także tutaj to było raz tylko rozkładane do spania, jak kiedyś goście byli, a tak się tego nie używa do rozkładania, no tylko no, do siedzenia. A, no to właśnie, No. no to raczej byśmy to wzięli, tylko powiem pani tak, czy na przykład jak ja, bo to ja chcę na salonu sobie z dziewczyną wziąć, czy moglibyśmy zrobić tak, że ja bym przyjechał z dziewczyną, żeby to przetestować, w sensie na przykład, no nie wiem, na przykład przespalibyśmy się tam z godzinę, dwie, żeby zobaczyć jak to tam, czy wygodnie. Albo nawet nie spać, tylko po prostu poleżeć sobie tam, żebyśmy se leżeli, kawę pili, z panią byśmy se gadali. No nie ma problemu, mogą Państwo tu przyjechać i zobaczyć. No, bo też mamy taki w miarę duży pokój, a tu też widzę, że takie bycze. A to można też tam zacerować w razie co tą dziurę, No nie wiem, no to już musi Pan ocenić sobie sam, jak Pan przyjedzie i jakąś zobaczy. tam skórę, jakąś tam dermą po prostu nakleić, jakiś No płatek. jeżeli ktoś coś takiego umie, to przypuszczam, że pewnie się da coś z tym zrobić. No, no to właśnie, to tym No. bardziej. No nie wiem, no to w poniedziałek by pani pasowało, w razie co po południu. No, może być po południu. Jak coś, to ja Do mogę dać. poniedziałek, do południa jestem do pracy, także. No bo jak coś, to ja mogę dać dziewczynę do telefonu, to się dogadacie. Bo ja w sumie tylko miałem znaleźć ogłoszenie, znalazłem, wydaje się ok. A dalej, żebyście bardziej, żebyście jako kobitki się dogadały, bo ja tam i tak to wie pani, co ja mam do gadania w związku. No to już jak Państwo uważacie? No, można przyjechać, No, zobaczyć ja i. zawołam dziewczynę. No. Dobrze. Ho! W sprawie tej rozkład, znaczy no, narożnika. Halo. No, dzień dobry, witam. Dzień dobry. No, nie wiem, pan tutaj pytał o ten narożnik, który dzisiaj wystawiliśmy. My go chcemy oddać za darmo, bo mamy zamówiony nowy i ten już po prostu, no, zużyty. W jednym miejscu, tu na tym siedzisku jest przetarte i jak ktoś go weźmie za darmo, to weźmie, a nie, no, to go wystawimy. Także jeżeli państwu odpowiada, to można Ale zabrać. to chyba pomyłka. Bo no, myśmy nie pytali o żaden narożnik, to ja nie wiem. To chyba jakaś pomyłka. No nie no. Halo? No halo. No, to do widzenia. Jak nie pytaliście, no to proszę nie zawracać głowy. Przecież z panem rozmawiałam o narożniku, a pani mi tu o czym mówi? Ale to jest mój telefon prywatny i ja żadnego pana tutaj nie widzę. To niech pani sprawdzi sobie numer telefonu, pani się źle dodzwoniła. Ale ja nie dzwoniłam. Przecież ja rozmawiałam. Dobra, nie ma sprawy. Do Znaczy, widzenia. no ja jestem, no jest pani? Tak, halo? No, tutaj dzwoniła moja matka do pani w sprawie narożnika. No tak.
Żeby nie zawracać głowy, pani coś tam gadała. Ale nie, bo ja nie zamawiałam żadnego narożnika, proszę pana. Ja nie dzwoniłam w sprawie żadnego narożnika do nikogo. Ale pani wystawiła na tym, na Olixie, żeby kupić narożnik. No tak. Żeby sprzedać. No tak, a moja mama się dodzwoniła, a pani ją podobno naubliżała, że nie, że pomyłka. Nie, ja nikomu nie ubliżałam. Pani tylko pytała się, czy ja bym była zainteresowana jakimś narożnikiem, a ja wystawiłam narożnik na sprzedaż i ja nie chcę żadnego narożnika kupować, to zaszła jakaś pomyłka po prostu. No to właśnie już sam nie wiem, o co tu chodzi, ale no mówię, no ja tylko wziąłem telefon, mama mówi, że tu dzwoni narożnika, że pani była niemiła. Ale ja nikomu, nie, wie pan co, no naprawdę, miła to, niemiła to ja raczej nie bywam. I dopiero co wystawiałam sobie swój narożnik, a pani tutaj mi mówi, że ma jakiś narożnik z przetarciami czy coś i za darmo chcę go oddać. No to mówię tej pani, że ja żadnego narożnika nie dzwoniłam w sprawie żadnego narożnika ani nie zamawiałam, więc no nie wiem, normalna, prosta rozmowa i nikomu nie ubliżyłam. No to, no nie wiem, no ja tam nie słyszałem rozmowy, tylko słyszałem, co ta mama gada, a drugiej stronie słyszałem, nie, tylko... Nie, to ja pani mówiłam właśnie, że niech pani tylko sprawdzi numer telefonu, bo pani się źle dodzwoniła, że może jakaś pomyłka po prostu. A, no nie wiem, no ja mogę zawołać zaraz mamę, to tam sobie pogadacie. Może ona po prostu źle zrozumiała jakby o co chodzi, czy coś. No chyba, bo ona, ale nie, na ona ma, nie, powiem nie pani, ona, nie ona ma problemy ze słuchem, dlatego podejrzewam, że dlatego tak, ale no nie wiem, zawołam. No może źle mnie zrozumiała, ale ja absolutnie tej pani nie naubliżałam, tylko powiedziałam, że to po prostu chyba pomyłka, bo ja nie dzwoniłam w sprawie żadnego narożnika i tyle. No. No i to pomyłka po prostu. No wiem o co chodzi, no. No ja zawołam w razie co i... Nie wiem, tam ja się nie mieszam, ale żebyście się dogadały. Dobrze, proszę przeprosić pana mamę. No, no. I do usłyszenia. No nie, no ja już ją wołam. A, chyba, że pani... No. Poczta głosowa. O, teraz jakąś pocztę słyszę. Kurde, szkoda, że się rozłączyło. Chciałem jeszcze raz dać. Dzięki, mordo, widziałem... Czekajcie. Dostałem 500 zik od ręka. Dobry, kurier. Chciałem tylko dać znać, że dzisiaj nie dam rady już dojechać. W poniedziałek będę z paczką. A jaką paczkę? No nie wiem jaka tu jest zawartość, ale... A do słowa pan chce się dodzwonić. Słucham? Do kogo chciał się pan dodzwonić? Andrzej. Andrzej, no nie wiesz co ja tam. Słucham jeszcze raz. Kurde, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co za paczka. No nie wiem, mam paczkę na ten numer telefonu. No to nie, pan nie zamawiał, tak? Znaczy, no może zamawiałem, nie pamiętam nawet. No dobra. Dobra. Kwota pobrania 150 zł jest i ewentualnie na poniedziałek, bo w sobotę raczej, no w sobotę nie jeździmy. Na poniedziałek, dobra. A skąd pan dzwoni w ogóle, co Olsztyna? Tak. Aha, no dobra, dobra. Dobrze, czyli po południu w poniedziałek będę. Dobra. Dobra. Kurwa, nie wiedziałem, ej, ludzie są tak naiwni. To przecież jakiś oszust mógłby coś takiego odpierdolić. Nie no, to tragedia. Myślałem, że to była jedna próba, nie? Już daję syna. No chodź. Halo, dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Dzwonię w sprawie zeszytu ekipa. No co wystawione jest jeszcze? Tak, proszę powiedzieć... Można ten odkupić ten zeszyt? Tak, tylko że właśnie jest taki problem, że tam jest troszkę popisane na pierwszej stronie. A co, pomazany jest długopisem czy ołówkiem? No właśnie długopisem, bo miałem go w szkole 2 dni i no niestety trochę no ale wynikła taka trochę sytuacja i po prostu chcę się tego pozbyć, że tak powiem. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pan oddaje ten zeszyt? No, tak szczerze czy nie? Nie no, szczerze. No tak szczerze, no to po prostu... No jak się wyśmiali, że tak powiem. Jeszcze raz, przepraszam, jeszcze raz. No niektórzy się śmiali.
No i po prostu, no nie każdy to dobrze odbiera, tak? Że tam zawsze ktoś ma ekipę, to od razu się śmieją, tak? A, wyśmiewali pana? No, można tak powiedzieć. Ja chodzę do trzeciej klasy. Czy ja będę wyśmiewany w razie co? Bo nie wiem, ile pan ma lat. No, znaczy, no ja jestem w pierwszej liceum. A. I właśnie tylko jest jeden temat zapisany na tej pierwszej stronie, tutaj, bo on był od biologii, ten zeszyt. I go wystawiłem. No, pomyślałem, że może komuś tam, komuś się przyda, nie? Aha. No, ale tak po prostu. No, ale tylko odbiór osobisty, jak mówię, no bo też nie chcę mi się fatygować te przesyłki wtedy. Powiem panu tak, powiem panu, jakieś ukryte koszta tego zeszytu, pan chce jakieś pieniążki za to? No nie, no w sumie, no ile to, ja tam chyba za 6 zł kupiłem tam w Biedronce, więc są tam i tak jest popisane na pierwszej stronie, więc nie będę już tam brał, tam, nie wiem, 2 zł. Mogę zapłacić, mogę dać tam właśnie 3-4 złote. Nie, no nie ma takiej potrzeby, nie? Ale to pan jest z Torunia, czy... Tak, Toruń, Podgórz. Cześć, ktoś chodzi? No cześć, bo gadam przez telefon, bo sprzedaję zeszyt, wiesz? No, no to nie wiem, no bo czy tam jutro byś mógł podjechać już pod, albo tam w poniedziałek mi tam nie robi, nie? No tak. No, jakby to było ufnie, to bym to wypisał, no ale... No ale to możesz sobie wyrwać kartkę nawet tam wtedy, nie? Nie ma problemu. Możesz tam pierwszą stronę wyrwać po prostu. Nie ma problemu. No. No to nie wiem, czy rezerwować jego, bo tam druga osoba jeszcze jakaś dzwoniła. Może pan zarezerwować, tylko że to w poniedziałek byśmy odebrali. No dobra. Tylko poniedziałek. To raczej moja mama by odebrała, bo ja raczej nie odbiorę, moja mama by odebrała. A ty ile masz lat? Teraz 12. 12, a to no nie chciałbyś te nowego kupić? Bo ja tak wiesz, wystawiłem, bo są Biedronce jeszcze chyba teraz. Znaczy, ja dam może mamę do telefonu, to się w razie co dogadacie. Ja chcę, jak coś. Za darmo, to ja chcę. No dobra, to nie wiem, no ale ty chodzisz do szkoły podstawowej jeszcze, czy co? Tak. No dobra. A ty z tatą chyba tam, tatę dałeś w początku? Mamo. Halo? 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 No można w poniedziałek pozwyczaić i przyjechać, jak tam, bo syn chyba do mnie dzwonił przed chwilą. No. Czy tam, nie wiem, do telefon. Jeszcze raz może pan powtórzyć? No nie, ktoś przed chwilą do mnie dzwonił, bo ja wystawiłem zeszyt na Oliksie. Ktoś do mnie dzwonił, że... Ja chyba nie wiem, pani syn? Że zeszyt chce odebrać. Zeszyt? No nie ma. Nie wiem, czy tam syn jest przy telefonie, czy nie? Nie ma. Moi synowie już nie chodzą do szkoły. Nie, no bo nie, z 5 minut tam dosłownie ktoś do mnie dzwonił tam, że... Bo ja wystawiłem zeszyt na Oliksie. Zadzwonił tam do mnie jakiś pan. I po prostu tam mówi, że mamy tam, to nie wiem. Z tego numeru? Jest, tak. No tak, no to była... No nie, bo to jest taka dziwna sytuacja trochę, bo było, że dam mamę do telefonu i pani nagle wziąłem, to nie ma tym syna obok. Nie ma. A poczeka pani, a... No ale to jak, to... Ale to... To ja nie, to ja już nie rozumiem nic tu. O co chodzi? Nie mam pojęcia. A nie ma tam jakiegoś pana? Bo tam jakiś pan jeszcze był. Nie wiem, bo... No. Znaczy ja generalnie kilka dni temu miałem problem z telefonem. Może no, mi taki wirus wszedł tam. Nie wiem, właśnie. No, dosłownie 3 minuty temu ktoś zadzwonił. 3 minutki temu. Dzwoniłeś Arturze w sprawie zeszytu czegoś? Nie. O, tam syna słyszę. To chyba raczej... Syna słyszę, a to jednak chyba, czy nie? To nie jest syn. Aha. Nie syn. Dobra. No to nie wiem, to odbierze pani, bo nie, czy to jest jakaś wkrętka teraz, czy co? Nie, no ja się żartuję.
Nie, no bo zeszycik jest do odebrania w razie co, ten ekipy rzeszy przedstawiony był. Bardzo, ale... A pani stanie, przepraszam. Proszę? Bo ja z Torunia, bo nie, bo tutaj syn dzwonił z Torunia, tak? Nie, nie, nie mam to skąd pani jest? Jeszcze raz? Z Pomorskiego, ale nie z Torunia. A to nie, bo właśnie przesyłka nie wchodzi w grę, nie? Bo tam mówiłem już od razu. Mhm. Nie, nie wiem, nie wiem panu, nie wiem co panu powiedzieć. Rozbawiła mnie trochę ta sytuacja, ale naprawdę. Prawdopodobnie nie ten numer. To znaczy, no nie wiem, dosłownie z pani numeru, pani do mnie zadzwoniła, nie wiem, tam 10 minut temu, z tego właśnie numer telefonu. Jakiś tam, nie, najpierw pan powiedział, że jest zainteresowany zeszytem, potem syn rozmawiał. I potem nagle pani, było coś takiego, że dam mamy do telefonu i pani odebrała. A przepraszam bardzo, przeglądał pan może, nie wiem, na Alixie właśnie jakieś inne oferty? Mhm. A to czy ja przeglądałem oferty? Podręczniki jakieś, tak. Bo ja mam podręczniki jakieś wystawione do przedmiotów zawodowych. A jakie podręczniki? Do przedmiotów zawodowych. Repetytoria właściwie. A jakie pani ma? Bo tam też w sumie teraz do... Ale to jakieś, no nie wiem, bo może dzwoniłem rano, ale to nie wiem. Do kwalifikacji, tylko 13, 14, 12? Ale ja z panem nie rozmawiałam, ale... także nie, pan nic nie wcześniej. No nie wiem, no bo tak... Ale może jak pan przeglądał... A to z jakiego zawodu? To może... Technika informatyka. Teleinformatyka? Też. Jakieś podręczniki. O, ale to do pierwszej klasy, czy do drugiej? One są według kwalifikacji, więc tak równie, bo niektóre kwalifikacje obejmują 2 lata kształcenia. Ale to w jakiej cenie ma pani wystawione? Ale to około 20 zł, ale to są repetytoria. To pani zerknąć. I wysyłka wchodzi w grę normalnie wtedy. Tak, bo ta wysyłka jest chyba w ramach Alixu. W ramach Alixa? No to nie wiem, to ja zaraz panią znajdę tutaj, bo nie wiem, bo ktoś... Ale ja nie wiem, co z tym zeszytem, nadal nie wiem, co z tym zeszytem, bo ktoś do mnie dzwonił. O zeszycie nic ale... nie wiem. Naprawdę, no moi synowie już nie uczęszczają do szkoły. Zeszycie? Nie, naprawdę. I na pewno nie z tego numeru. No dobra, to nie wiem o co chodzi, ale no nic, czasem tak po prostu bywa. Przestrzeni. No, może przez tego wirusa. Dobry wieczór, dzwonię w sprawie zeszytu. O, i tutaj znowu, halo. Halo. Dziękuję pięknie. Dzwonię w sprawie zeszytu z Alixa. No halo. Dobrej zabawy, że to... Dzwoniłaś się do jakiejś pani teraz? Nie, no to... No, ja tą rozmowę z tym mamem mi dałeś, tak? No nie wiem, była jakaś pani przed chwilą przy telefonie, gadała coś. No a to nie była twoja mama przypadkiem? Jakaś kobieta była na linii. No nie, to są jakieś jaja czy co, bo pytasz się o ten zeszyt, dajesz mamę jakaś i tak. Nie wiem o co chodzi. A kto jest na linii oprócz pana? Jakaś kobieta? No nie, ja jestem. A ta kobieta jest dalej na linii? Halo? No mówię, że to jest twoja mama, tak? A ta kobieta jest? Ja słyszałem kobietę. Dobra, to było ogłoszenie dla ja i pozdrawiam cię Machonek, pozdrawcie... To był Wiem. Na sobie na Vinci, pozdro byku. Domyśliłem się. Domyśliłem się i tak, nara. 10 minut temu został wystawiony. Domyśliłem się, nara! Jesteś jak ryba i złapałeś właśnie haczyk na pętlę. Siemano. Nara. Ale domyśliłem się, widzowie, ja wam pisałem na czacie, że się domyśliłem, że to jakiś chuj się podszył. Bo moje teksty używał i się domyśliłem, pisałem wam na czacie, że to pewnie widz. O. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie kasyna. Tak. O, tu jest napisane, gry do kasyna dla dzieci, o. No mam coś takiego, tak.
No, no i tak chciałem właśnie dowiedzieć, czy jeszcze ogłoszenie aktualne? Aktualne, jak najbardziej. Hans, no, 5 złotych. A to pan grał, czy dzieci grali? W chuja. Obiecałeś. Wie pan co, to nie był, to był niewypał. Nie wie pan co, bo to było dla dziecka kupione, ale to mu się nie spodobało i generalnie to leży. Było nie rozpakowane i tyle. Powiem panu tak, ja to kupił od pana tą gierkę, ale no na pewno nie za 25 zł, tak? A za ile? No nie wiem, no z 15. A to niech leży jak za 15. A co panu szkodzi, jak i tak tego pan nie używa? No to dobra, spotkajmy się po środku za 20. A 17 na przykład złotych? Oj, tak się targować za takie grosze, wie pan. No właśnie, to skoro takie grosze, to może być 17. A pan skąd jest? O, ja mi pan powie skąd. To trzeba wysyłać, czy... Nie, ja mogę na miejscu odebrać. Jak pan chce, a kiedy pan by mógł? W poniedziałek najlepiej, po weekendzie. No to dobra, to się pan niech zadzwoni w razie czasu. Czyli co, 17 zł pasuje? 18, już niech będzie moja strata. 18 zł? Tak. A co pan powie na PaySafe Card 20 zł? Nie rozumiecie. PaySafe Card 20 zł, co pan powie na to? A co to jest w ogóle? Czy to płatność? Płatność PaySafe Card. Mogę dać kartę taką z kiosku PaySafe Card za dwie dychy. I co ja z tym będę robił? A można sobie doładować jakiś tam portfel elektroniczny albo coś? Nie, to mi nie potrzeba, wie pan. A, to nie. No. No to na przykład... A na przykład, o, bo to akurat też nie jest dla mnie, tylko dla syna. Na przykład flaszkę wódki mam 0,7, to ona nawet chyba więcej warta niż 20 zł, bo to jest 0,7 bociana. No. To można by za flaszkę taką 0,7? Bo to z wesela z siostry zostało nam. Dobra, niech będzie. Nie, no pasuje czy nie? Bo ja wiem, że nie każdy alkohol lubi. Nie pasuje. Może być? Może być za flaszkę, o, oczywiście. Czyli pan lubi sobie też tak golnąć. Wie pan co, nie bardzo, ale na nalewkę użyć mogę chętnie. No właśnie, nalewkę pan sobie zrobi, też jakoś pan wykorzysta. No, dobra, nie ma problemu, za to nie ma problemu. No to wezmę 0,7, w poniedziałek się jeszcze zadzwoni, 0,7 tego bociana i tyle. Dobra, nie ma problemu. Tak zwany handel wymienny, też się da dogadać w tych czasach. No, nie ma problemu. No. No, to mówię panu śmiało, tylko niech pan mi dzwoni w razie czego tak po południu, bo ja będę po nocy, no, to chciałbym się wyspać. Po nocy, czyli po południu, tak? To pasuje panu, tak. O siódmej panu pasuje? Wieczorem? Nie, rano. Nie, a o której pan by mógł? Niech pan powie, no. Znaczy, ja obecnie jestem... O siódmej, jeżeli pan o siódmej by był... Nie ma problemu. Obecnie jestem. Bo ja wrócę, myślę. Nie, no mówię, bo ja obecnie jestem bezrobotny, to mogę się dostosować. No. No to. Dobra, nie ma problemu. To tak mówię panu, 7:30 pasuje panu. 7:30 rano czy wieczorem? Rano może być. Wolę wieczorem. No to dobra, no to by niech wieczorem będzie. To wieczorem niech będzie. No, 19, to może być 18:30, może być 17. 18:30, o. A może być pod kościołem? Czy to. Nie pod kościołem. To pod kościołem można dojść do transakcji, czy na przykład trzeba, że się dogadamy, ja do pana przyjadę bezpośrednio? Pan podjedzie gdzieś, to bo ja na plantach. Dobra. No dobra, no to w poniedziałek gdzieś koło 19:30, 20, tak? No, może być nawet 19. No dobra, no. Pasuje panu 19? Mi pasuje. No to dobra. Proszę tam wcześniej zadzwonić, no to im mówię. Wyjdę pan, powiem panu adres, gdzie tam. No dobra. Na plantach. Dobra. Ja w poniedziałek i tak zadzwonię, teraz i tak nie zapamiętam. Ja teraz... Dobra. Przyznam się panu szczerze, że teraz jestem nachlany. Ma pan prawo. No, jest sobota, co pan się dziwi? No, nie. Nie ma problemu. Dobra, w poniedziałek zadzwonię i się dogadamy, tak?
Dobra, dobra, nie ma. Tylko żeby pan pamiętał, jak się umówiliśmy, później pan wie, pan sprzeda i pan nie będzie wiedział. Nie, ja mam dobrą pamięć. No dobra. Czyli 19 pod kościołem. A jakim kościołem? Na plantach o tym. A, dobra, przepraszam, kurde, no. Na plantach, dobra. Dobra, nie ma problemu. Dobra. W poniedziałek pan zadzwoni. Dobra, dobra. Zadzwonię w poniedziałek. Dobra, nie ma problemu. Dobranoc. Dobranoc. Tak mi się śmiać chciał, jakiś taki głos miał przyjemny, tak mi się śmiać chciał z jego głosu, nie wiem dlaczego. No nie wiem czego. Kurde, śmiać chciał. Kasyno zagorzałe? Właśnie chciałem gnoić go z tym kasynem, ale już co, odpuściłem gnojenie. Kurde, moja babcia idzie, będzie gnoić mnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo. Agata? Nie Agata. Dzwonię w sprawie Multipla Agata. Nie wiem, o czym pan mówi. Agnieszka chyba, tak? Tak, ale nie jestem Agnieszka. A no można Agnieszkę do telefonu w sprawie właśnie ogłoszenia Multipla? Nie można. Bo pani wystawiła tutaj Multipla na OLX. Nie pani, tylko ona jest właścicielką konta. Ja wystawiłem samochód. A, no to powie mi pani tak, mniej więcej o tym samochodzie, tak? Proszę pana, mam go bardzo krótko, kupiłem go uszkodzonego i wszystkie uszkodzenia są opisane. No tak, no ale właśnie chciałem powiedzieć, właśnie pan go kupił już uszkodzonego, czy pan na przykład dzwona uderzył w coś? Czy... Nie, ja kupiłem uszkodzonego. A. Za ile pan kupił uszkodzonego? Kupiłem go za 800 zł. A sprzedaje pan za 100, nie, za 990, tak? No to... Tak, a sprzedaje za 990, tak. Tak, to co pan w nim naprawił od tego czasu, jak pan go kupił? Nic nie robiłem. Czyli pan się nastawił na czysty zysk, tak? Tak, na czysty zysk. Aha, czyli taniej kupił, dobrze sprzedał, to wódki też się napije, tak? Tak. No to bezczelny jest pan, powiem panu szczerze. Dlaczego? Kupuje pan samochód za 800 zł, sprzedaje pan za 990, jeszcze pan chce na tym zarobić? No oczywiście. Bezczelny jest pan, że pan jeszcze to mówi w oczy człowiekowi. Ale chwileczkę, a pan nie prowadzi autokomisu? Nie, jestem prywatną osobą. A, no to widzi pan, tam jest zaznaczone, że to jest oferta handlowa. Proszę pana, w tym momencie jest pan bezczelny, bo pan człowiekowi w oko mówi, że pan chce na nim zarobić. Proszę pana, jeżeli ktoś prowadzi takie interesy, to nie jest bezczelny, tylko zarabia. Chce pan kupić samochód? Proszę bardzo, nie chce pan kupić, no to jest pan bezczelny, bo pan sobie myśli, że to ja będę tracił na tym. Mam go sprzedać za 750 zł. Powiem panu tak, sam się pan przyznał, że kupił pan go za 800 coś. Tak. A ja go nie kupię za 990. Tak, musiałem wynająć, wziąć chłopaka z Laweto, musiał go przywieźć. Dobra. Ile pan zapłacił? Musiałem zapłacić za odkurzenie. Tak? Ile pan zapłacił za Lawetę? Proszę pana, 120 zł. A za odkurzenie? 20 zł. To jest ile? 100? No pan liczy, co pan nie umie liczyć? 140? Kalkulator panu dać? 140? No, wystawienie ogłoszenia 20 zł. No to jest 160. 160 zł. A gdzie 30 tak. zł? Proszę pana, chce pan, to ja panu go sprzedam za 800 zł, żeby nie było, że ja nic nie zarabiam. Chce pan? Za 800 zł biorę, a nie za 990. Tak, dobrze. To dziękuję i dobrej nocy życzę. A czyli nie sprzedaje pan? Oczywiście, że nie. No to dlaczego niby? Przecież pan powiedział, że za 800 sprzeda. Ja mogę sprzedać panie za 800, bo ja na tym nie muszę zarabiać, bo no. Po prostu ten samochód mi plac tylko zawala, ale ja panu go nie sprzedam i tyle. No to ja mówię panu, że ja go wezmę za te 800. Nie chcę. Wolę go sprzedać ze stratą niż z panem, który pan mi tutaj od bezczelnych wyjeżdża. Proszę pana, ja nie mam 25 lat, żeby ktoś mi mówił takie rzeczy. No ale no, dobra, no to przepraszam za te słowa. Ale jak... Dobrze, proszę pana, ja idę spać, bo już jest za 10:10. Ja wstaję. Proszę pana. I będę jechał dalej. No. Co, kupuję go, dam te 900 zł, niech stracę.
Nie, ja za 900 on nie sprzedam. Ja chcę za niego tylko 800. Ja nie chcę na tym zarabiać, proszę pana. Ale ja chcę kupić... No to taki samochód to jest żaden biznes. Ja po prostu wziąłem, bo ktoś mnie poprosił, żeby mu pomóc. Dobra. Wziąłem. Jak dla pana 100 zł zarobku dla kogoś to jest za dużo, to sorry, winę tu. Dobra. I niech pan po prostu robi inny biznes. Dobra, niech stracę. Wezmę go za te tam 900 czy coś. Przepraszam, miałem drugi telefon, właśnie sam cię sprzedał. No sorry. No widzi pan, no bo panu wytknąłem prawdy w oczy. Pan się jakby przestraszył mnie i zmienił pan narrację nie, rozmowy. Nie, proszę pana, ja nie lubię takich gadek. Nie powiem, że to są głupie gadki, bo ja po prostu zaczynam kulturalnie z kimś rozmawiać. Znaczy nie, wie pan, czego pan się przestraszył? Nie, że głupie gadki, tylko pan zobaczył, że ma pan do czynienia z samcem alfa, który jest po prostu, zna się na samochodach i wie, co jest pięć w handlu. I pan jakby zobaczył, że pan ma do czynienia z osobą, z personą non gratą, która tak, z samcem alfa, tak. Tak, z samcem alfa i po prostu pan zobaczył, że pana przyjrzałem i panu się głupio zrobiło. Strasznie, no, aż się zaczerwieniłem. No tak, no bo normalnie pan by powiedział, no dobra, rozumiem, sprzedam, a pan nagle zmienił ton rozmowy, pan zdenerwował się. Proszę pana, no. Ja ten samochód wystawiłem za tyle, ile wystawiłem. Za ile go sprzedam, to już jest moja sprawa. Czy ktoś by chciał urwać stówę, czy pięć dych, czy ileś, prawda? No to tak, no to właśnie chciałem kupić go, żeby pan urwał tą stówkę 150. No ale pan zaczął od takich mało przyjemnych słów, że odechciało mi się po prostu rozmawiać. A co pan się tylko dziwi? Tylko, że ja nie jestem osobą, która rzuca słuchawką, to no. Rozmowy do końca i wystarczy. A co pan się dziwi? Większość ludzi, jak ze mną rozmawia, rzuca słuchawką. Może pan też powinien to zrobić, dlatego że nie ma na mnie takiego, co mnie przegada. Ja każdego wyjaśnię, każdego, jak trzeba, to opierdzielę, ale wszystko w kulturalny sposób, tak? Dobrze, proszę pana, skończmy rozmowę, bo już no. Ja nie mam ochoty na dalszą rozmowę. No właśnie, po temu. Przyjrzałem pana, pan przestraszył się, że znam te wszystkie triki manipulacyjne handlarzy, dlatego proponuję ostateczną kwotę 850 zł, tak? Mm-hmm. Co pan o tym sądzi? Nie, dziękuję, nie skorzystam. No jak nie skorzystam? Przez chwilę pan powiedział, że za 800 sprzeda. Tak, proszę pana. A wie, dobra, to inaczej może. Dobra, inaczej zapytam, ostatni raz. A wie pan, że pan sprzedaje z wyglądu gówno, a tym bardziej te gówno jest uszkodzone, mm-hmm. Bo jeszcze tak. Z tego gówna tak, wyskakuje niestrawiona kukurydza? Multipla jest w ogóle brzydkim samochodem, tak. Ale on niedługo będzie youngtimerem. Jeżeli ktoś ma trochę smykałki, możliwości, no. Zrobi sobie taki samochód. Ja proszę pana, w Warszawie chyba od 2 tygodni żadnej multipli nie widziałem. A wie pan dlaczego? To są samochody rzadkie. A wie pan dlaczego? No. Bo no. Ten samochód wygląda jak gówno. Tak, ale to coś ma w sobie, proszę pana. A co? Jeszcze może zaraz pan powie, że ten samochód ma szewskirowski sznyc, tak? Nie wiem, co to znaczy takie słowo. Szekspirowski sznyc. O, to chciałem powiedzieć. Nie słyszałem takie powiedzenia, proszę pana. No, widzi pan? No, ten samochód nie widzi komu w Warszawie, ale proszę pana, bo wstyd po takim dużym mieście pan... jak Warszawa się poruszać tym pojazdem. To może dlatego? Może dlatego. No widzi pan. Ale wie pan co, jak chce pan jakiś samochód właśnie w takiej kwocie, są inne ciekawe samochody. Proszę wymienić co najmniej 5 modeli. Wie pan co, przepraszam, ale ja cenię swój czas, więc musimy się proszę pana, pożegnać. Szczęśliwi czasu nie liczą, a ja mam czas jak numer raz i gicior. No widzi pan, ja panu z każdym słowem jakby zagaduję i pan jakby przegrywa na każdym punchlaunie. Słucham pana wypowiedzi na moją wypowiedź, no. Dobrze, przepraszam, miło się rozmawia, ale niestety kończę, bo już jest prawie 10 godzina. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Ale cierpliwy facet, podziwiam go widzowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radio Olix z tej strony, dzwonimy z Radio Olix. Pan wystawił pralkę pranie za 100 zł na Olixie. Tak, tak. Dzwonimy dla osób, które wystawiły jakiś przedmiot i można wygrać równowartość tego przedmiotu, który pan wystawił. Można zadać jedno pytanie, żeby wylosować za tą kwotę 100 zł? No słucham. Możemy uruchomić maszynę losującą?
Słuchaj pan, mów pan o co chodzi, a nie pan jakieś dziwne teksty walisz. Nie, nie, dzwonimy z Radia Olix, pan wystawił pralkę za 100 zł i po prostu można wygrać kwotę, za którą pan wystawił pralkę, tak? No. I po prostu dzwonimy do losowych osób, pan jest chyba jedną z ostatnich osób, bo już jest późno. I możemy wylosować pytanie dla pana, czy pan raczej nie chce odpowiadać? No dobrze, słucham. Dobrze, można losować kategorię? No oczywiście, że można. Dobrze. Uruchamiamy maszynę losującą. Startujemy. Kategoria zwierzęta. Kategoria zwierzęta dla pana. Mhm. Możemy przeczytać pytanie? No możecie, możecie. Pytanie brzmi. Ile nóg ma kulawy pies? Wie pan co, zależy ile jak jest ten, ile jak, znaczy jak ile nóg ma kulawy pies? Nie, jeszcze raz, bo nie zrozumieliśmy pana, jeszcze raz. Dobra, wie pan co, ja dziękuję bardzo, bo tutaj ktoś sobie jaja ze mnie robi. Nie, wiem, że może pan sobie tak pomyśleć, że są jaja, ale naprawdę dzwonimy i pan jest chyba piątą osobą z rzędu, która nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, więc szukamy jedna osoba, która odpowie. Więc może pan spróbować, może nie musi pan. No, trzy, dajmy na to. Jeszcze raz? Trzy. Już sprawdzam odpowiedź. Pana odpowiedź to trzy, tak? No, chyba tak. Ja sobie coś robię, więc... No, niestety, proszę pana. Cztery. Cztery, tak? Cztery, tak. Niestety, no bo pan jest piątą osobą, jakby, która odpowiadała trzy. Dwie osoby odpowiedziały 5, ale odpowiedź prawidłowa to jest 4. Dobra. A można jeszcze, bo słucha nas w tej chwili 3000 osób, można z ciekawości zapytać, dlaczego pan odpowiedział, tak, że 3? No bo kulawy. Ale kulawy to znaczy, że po prostu ma jakby... Jest kulawy, ale dalej ma te 4 łapy. Dobra, wie pan co, ja nie mam czasu, naprawdę. Dziękuję ślicznie za rozmowę, do widzenia panu. No widzę, że pan pijany, dobranoc. A czemu pies kulawy ma niby 3 nogi, albo 5 na przykład? No przecież jak jest kulawy, to tak samo ma 4 łapy, no kurwa, o chuj chodzi.